Pawłowy pomocnik prezentowy i edycja Świętego Pawła. I to nie tylko książki. To także fantastyczne płyty i świetna muzyka dla różnych grup odbiorców. A zaczniemy od tych chyba najbardziej wymagających, ale też i autor jest w ekstraklasie. Mamy dla Państwa taką wyjątkową propozycję świetnej muzyki dla dzieci. Świetnej z wielu powodów. Po pierwsze, jest to dobra pomoc duszpasterska, ewangelizacyjna, rodzicielska, wychowawcza. Są to piosenki napisane przez naszego księdza Bogusława Zemana, który, jak może niektórzy z Państwa wiedzą, jest cenionym autorem różnych publikacji dla dzieci, przede wszystkim Słonika Bombika, aczkolwiek ksiądz Boguś jest znany również z niebywałego talentu muzycznego. Jak był młodszy, nagrywał płyty autorskie. Ksiądz Boguś, pisząc wiele książek, książeczek, opowiadań, bajek dla dzieci, czerpał inspirację właśnie z kontaktu z tymi dziećmi. Przez wiele lat chodził jako ksiądz z posługą, z katechezą, z mszą świętą do przedszkola. I tam miał bardzo właśnie tych wymagających słuchaczy, widzów, trudnych odbiorców dzieci. I próbując im przekazywać te prawdy wynikające chociażby z niedzielnych Ewangelii, posłużył się środkiem najprostszym, mianowicie piosenką. Co tydzień, chodząc do tego przedszkola, do niedzielnej Ewangelii pisał piosenkę, łatwą, lekką, przyjemną, taką, którą można nauczyć dzieci w parę minut, a która sprawi, że tę główną treść Ewangelii zapamiętają. I po wielu latach tych piosenek nazbierało się bardzo dużo, z tego powstały dwie płyty, świetnie nagrane, zaaranżowane przez wybitną ukraińską artystkę, liderkę zespołu Dagadana, Danę Wynnycką. Do tego występuje tu chór dzieci ze Szkoły Muzycznej z Częstochowy. Czyli rodzice, którzy być może mają problem z tym, jak dziecku powiedzieć o tym, kim był Jezus, co robił, jak się zachowywał, mogą skorzystać z tych śpiewanych kazań. Oczywiście, że mogą z tego skorzystać. Oprócz tego świetnie zajmą dziecku czas, a przy okazji sami robiąc coś w kuchni będą przytupywać i podśpiewywać i z dziećmi świetnie się bawić. Wspaniała propozycja, zwłaszcza dla rodzin, rodziców z małymi dziećmi. A pozostając w klimatach muzycznych, chciałabym Państwu pokazać rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni i bardzo cieszymy się, że właśnie w tych dwóch odsłonach ta płyta się ukazała. Marcin Wargocki i płyta Nie wątp, płyta wirtuozerska, płyta szalenie wysmakowana, piękna, cudowna w słuchaniu, czy to w samotności, czy wraz z innymi. I płyta, która ma także odsłonę dla koneserów, odsłonę winylową. Zapraszamy do zainteresowania się tą publikacją, tym wydaniem. Na pewno nie będą Państwo rozczarowani, a przy Państwa wiele wspaniałych chwil z fantastyczną muzyką. Cześć Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie, zwłaszcza pozdrawiam dzieci. Chcę Wam powiedzieć, że jest dla mnie wielkim przywilejem to, że mogę gościć w Waszych domach, może nie osobiście, ale przez pośrednictwo moich książek i płyt. No właśnie, płyty z piosenkami. Bardzo się cieszę, że zaśpiewajki są już dostępne. Niech dostarczą wszystkim wspaniałych przeżyć, byśmy rozwijali nasze talenty serca i doszli kiedyś na niebieskie ucztowanie. Pozdrawiam i do miłego zobaczenia następnym razem.